Właściwie się bardzo ucieszyłem, jak dostałem tę propozycję, ponieważ przede wszystkim to jest rola poważna. Ja już skończyłem z aktorstwem komediowym, chociaż myślę, że to się nie uda tak na szeroką skalę. Ale rzeczywiście, jak przeczytałem scenariusz, od razu mi się spodobało. Ja jestem, gram Jana Nowotnego, lekarza ginekologa w czasie okupacji w Warszawie, który współpracował, kolaborował z Niemcami. No i tych kilku naszych głównych bohaterów w tym serialu poluje na mnie przez ten jeden odcinek. To jest historia jednoodcinkowa. Podobno podają tu najlepszą kawę. Dawno takiej nie piłem. Zagrałem jednak kilka ról poważnych, za które zresztą dostawałem nagrody. Ja nigdy nie dostałem nagrody za rolę komediową. Chociaż to one mnie zrobiły aktorem nieanonimowym w tym kraju. Natomiast tak zatęskniłem do aktorstwa poważniejszego. Od razu mówię, co pewnie zdziwi niektórych widzów, że ono jest łatwiejsze od aktorstwa komediowego. Naprawdę, żeby rozśmieszyć widza naprawdę, trzeba się natrudzić. Szanowni Państwo, TVP VOD, Ludzie i Bogowie, serial, w którym gram poważną rolę. Czy mnie zabiją, to się okaże. Zapraszam.